Dobry, witam w kolejnym odcinku z Farminga 19, seria 8 na map. W dzisiejszym odcinku wapnujemy pole numer 50, odcinek 90, któryś tam, no, nawet szczerze powiem wam, że nie wiem jaki to jest numerek. No i wapnujemy na dwa zestawy, znaczy ja sobie wapnuję 50, o kurde, zapomniałem kombajnu zwieść, ale nieważne, bo mamy wszystkie pola do wapnowania, czy tak zabierzemy tą soję. Jesienią to też będzie do wapnowania. No i akcja jest taka, że całą mapę trzeba praktycznie zwapnować. Wszystkie pola praktycznie trzeba zwapnować. Bo tutaj będzie do zwapnowania to, jak się skosi. I to też będzie do zwapnowania, czyli wszystkie pole, które posiadam, będą do zwapnowania. 47 jest rzepaki zasiane, są przed zasiał. Później jak będzie kupowane. Tylko jak to zrobić teraz? Trochę w sumie pozmieniały mi plany ten rzepak. Trzeźkę mi pozmienił plan. Nie ma to tamto. Dobra. Zaraz sobie wymyślę. Zaraz coś wymyślę. Co by tu zrobić? Powiem wam, że fajnie się zaczęło grać na tej osi, nie? Tutaj kombajn sobie latają na H. Na pracownikach? I CP sobie odbiera? No powiem, że nawet zaczęło to fajnie grać. Fajnie to trybi, szczerze powiedziawszy. Dobra, sobie tam wapnuję. No ja sobie też wapnuję, mam 15 metrów, on ma 26, ale on ma 8 ton, a ja mam 19 ton prawie. Znaczy ja mam 19 ton, no. No to jest różnica, tylko że ja 15 metrów robię, a on robi 26, nie? Czyli o 10 więcej. No. Także myślę, co by tu zrobić w tym sezonie, no bo po jesieni będę miał kasę, żeby kupić 47 i 49, nie wiem, czy będę miał, mnie stać będzie, żeby to kupić, ale ewentualnie, tylko że to tak nie wyjdzie znowu, tak jak myślałem. Bo myślałem, żeby w żniwach kupić, ale na... Czyli na to wychodzi, że ostatni sezon musiałby... Dobra, ostatni sezon walimy wszystko rzepakiem, czyli teraz nie mogę przewijać. Jesieni, bo muszę zasiać wszystkie pola moje rzepakiem, po soi też, no bo 47 będzie kupowana, to będzie, no, nie będę zmieniał kształtu tej 47, chciałem to porównać tam, ale stwierdziłem, że jak to już jest zasiane, to już nie ma sensu. No i to wykupić po prostu, widać, że tu już pewno rzepaku, co wszystko z rzepakiem to zawalić. I po prostu zobaczyć, ile tego da rzepaku. Dobra, ten tam już zaczyna łapnować paski. Już jest nadzieja. Powinienem mniej więcej między kombajnami postaram się przejechać. Bo nie chcę się ich przestawiać. Ale to cię chyba raczej nie uda. No, a mogę nawet zobaczyć, który to jest odcinek. Bo to jest 98. Jak się nie mylę. Według moich obliczeń to jest 98 odcinek. Według moich obliczeń mówię. Jokera się później obejrzy. Zastanawiam się. A nie, czekaj, co mnie... Dobra. Czy to jest na pewno 98 odcinek? Czy mnie tutaj pamięć nie myli? 99 jednak. To jest jednak 99 odcinek. Czyli w setnym odcinku już siebie zrobimy sobie wielkie. Na cztery zestawy postaram się ogarnąć. Tylko jedna... Mała. Przepraszam.
Choć na jednym polu da radę ogarnąć cztery zostawy? Nie da rady, chyba będziemy musieli zrobić te... Ała. Taki jeden trik. Że po dwa zostawy na pole. Bo inaczej to ja tego nie widzę. Cztery, a może nawet na pięć się uda. Bo mam ile wypożyczonek? Mam Fenda? No tak, mam Fenda i Jundiera wypożyczonego. I z moich... No to... Ja mam trzy ciągniki duże. No to na pięć zostaw nawet by dało radę. No także sto parę odcinków będzie zasiny. Będzie więcej zasiny odcinków niż z Lipinek było. Ale no Lipinki to kolejny klimat, tak. No tutaj już... Mam takie plony, mam 800 ton rzepaku, 370 z pszenicy, 217 jęczmienia i no. I trochę owsa. I to powinno wystarczyć. Au. To powinno na to wystarczyć, żeby na 47 kupić. Powinno wystarczyć, żeby kupić 47. Wody trzeba będzie później dolać. 15 krów. Jutro ma niby jakaś urodzić. Jedna. Jedna ma się jutro pojawić nowa. Ale to wszystko zobaczymy. A ten tam jedzie po wapno, bo tam trochę tego wapna potrzebuje. A ile mamy minus odcinka? No, za 5 minut będzie, co? 7. A czyli gdzieś mniej więcej... Dobre 9, prawie 10 minut rozrzucania jednego rozrzutnika. Także po odcinku będę miał troszeczkę do wapnowania. A, bo to horseplay był. Znaczy nie horseplay, tylko ten. Na razie namapnowany ich przestawię. A później po odcinku sobie ogarnę te kombajny, zjadę nimi. Gdzieś. Już nie wiem gdzie, ale gdzieś na pewno zjadę. No i dobra, i wapnujemy. Na nawigacji mam 14,9 ustawione, żeby te 10 cm mieć zakładki. A ja wolę walić zakładkę niż tak idealnie dorzucać. Dla mnie zawsze lepsza jest zakładka mini. No i co teraz to zrobić? Z tymi 4,5 tonami. Ciul, jadę przejazd, tyle starczy. Do końca to wiadomo, że nie dojadę, ale myślę, że do gospodarstwa powinien dojechać. No i tak mi się zdaje, że powinien dojechać. A jeśli nie, to będzie ciekawie. No i dzisiaj... Ała. A, bo ten kurs jest szuka, dobra. Tak sobie tam powoli wapnuje. Tutaj trochę do wapnowania ma. Niechże spokojnie. Jak na wojnie, aż tu zaraz coś palnie. Na spokojnie. Sobie działamy. Także robotka idzie. Dzisiaj wreszcie inny zestaw, bo wziąłem sobie case'a do wapnowania, a nie klasa. No bo stwierdziłem, że case'em będzie wygodniej jeździć niż klasem. No case ma więcej koni i nie będzie tracił na górkach tyle takiej prędkości. Nawet nie wiem, czy stracił jakąś prędkość na tej górce tutaj. Szczerze mówiąc, nie patrzyłem, nie zwróciłem na to uwagi. Trochę smutno z jednej strony, że osina się kończy, ale no cóż. Premiera coraz bliżej nowego farminga, no to przydałoby się mieć czyste konto serii, tak? Mamy 19 maja, środę.
No, także powiem wam, fundarze, że jedzie po pierwsze wapno się dosypać. Stwierdziłem, że dostawię sobie jeden panel i teraz 1500 na godzinę dostaję. Także na pewno do wapna jest to dużo wygodniejsze. Ciekawe, ile zarobię z tego. Czyli właśnie nie wiem, czy w tej stacji nie jest przypadkiem drożej. Tu jest chyba jednak drożej niż u nas. No za 8 ton 900 płacę. A tu za... To tu jednak jest dużo drożej. Widać, że jest dużo drożej, bo ja za 9 ton zapłaciłem 1000 ileś. Chociaż nie powinno być drożej. Tylko, że to jest większa pojemność, też nie można tego tak zbytnio porównywać, tak? No zobaczymy, ile za te 19 ton mi zabierze kasy. 3500. To jest dużo drożej. To jest dużo drożej niż u nas. Niż u mnie tam na tym, na gospodarstwie. 3900? No ja za 900 biorę 8 ton. No to 8... No to 1600... No to kurde. Dużo drożej jest. Dobra, no to tam powoli wapnuję po skosie. Niech se wapnuje. A też sobie powoli wapnuje tutaj. O, aż kierownica się podniosła do góry. No pewnie jakbym wyszedł z ciągnikami, bym wszedł jeszcze raz, to by... No, klapo. Jakby to tak można powiedzieć było. Oj. Dobra, czyli to tak nie da rady. No za 40 minut, za 30 minut idę na CSK. Tam 28. Tak więc, no. Mam 183 minuty w sesji, czyli no, 3 godziny mam. 3 godziny na 8 nie sobie siedzę. Dzisiaj ogarnąłem do końca te żniwa, dokończyłem kosić. Zaorałem tam chyba 3 hektary. O tą 30 tą skarb równałem. No i tak jakoś wyszło. Ała. A bo temu się wapno skończyło i jedzie. Bo kurs zmieniał. Bo właśnie zawsze jest tak, jak zmienia kurs. Się szuka sobie na ten powrotny. Zawsze jest takie ściny są przez... No to 10-15 sekund. Ale to... Ja tam za to nic nie mogę. Ale przynajmniej wiem, że wtedy szuka kursu, tak? Kurde, on tam 8 ton wysypuje praktycznie na dwa przejazdy. W jedną i drugą, nawet nie całe. Także troszeczkę tego wapna pociągnie. No ja sobie jadę rożytnikiem. I te pola tutaj będę sobie tutaj powoli wapnował. Będę sobie powoli wapnował, a sobie tutaj całe pole powinien zrobić. No i w kolejnym odcinku setnym chyba będą siewy. Jak się uwinę, ale to odcinek dopiero za tydzień będzie tamten. W sobotę. Nie, to chyba będzie wypadać wtedy piątek. Chyba będzie wypadać piątek, mi się tak coś zdaje. Ale nie wiem. No bo teraz na... na poniedziałek mam planowane jest Felsbrunn, z tego by tak wychodziło, że jest Felsbrunn. Potem na środę by była Kolonia. No na środę by była Kolonia i na piątek by była Osina za tydzień. Czyli mam tydzień czasu. Dzisiaj środa, no to nawet 9 dni dokładnie. Mam, żeby ogarnąć sobie save'a. Ale ja tu codziennie widzę, że gram praktycznie na tym. Na Osinie. Wczoraj sobie ogarniałem, dzisiaj sobie ogarniałem.
Jak więc na spokojnie sobie to dołapnuję jutro. Jutro albo nie jutro, nie wiem. Myślę. Jutro może pójdę sobie Fez Runa nagrać, żeby mieć już na ten poniedziałek tam już zapewniony film, tak? Już poniedziałek to jest zdalne. A to jakoś się tam da. Jakoś to się da. No i dobra, ten tam się sypie. Postaram się tą 50 całą złapnuję. Bo to raz dwa pójdzie, teraz zobaczycie, że to raz dwa pójdzie. Michalina sobie tam od gospodarstwa zrobię z dwa poprzeczniaczek jeden. Jeden wystarczy praktycznie. By sobie na spokojnie zawracać. A także akcja do wieczora będzie jak nic tutaj. Troszeczkę dowatnowania nie powiem, że jest. Że nie powiem, że nie, bo jest trochę dowatnowania. Także ciekawie. No. Także jest 18:09. Au. Paulina. Trzeba tu walnąć poprzecznie, bo to masakration. Pewnie dla pewności i tak sobie dwa walne. Bo czemu by nie? I teraz przejadę się na gospodarstwo i sprawdzę cenę wapna na gospodarstwie. Czy wyjdzie taniej, czy nie wyjdzie taniej? Na pewno wyjdzie taniej. Ale ile? Bo tutaj 3900 zabrało. A ciekawe, ile tam weźmie. Dobra, to trzeba te Żydy poprawić. A dobra, jeden wystarczy poprzecznie jednak. 10 ton, no to dwa przejazdy powinienem zrobić. Mi się niby wydaje, że jest duże pole. No bo jest 10 hektarków chyba. Ale jak się te długie tutaj praktycznie za gospodarstwem zrobi, te długie, a tutaj gdzie jestem, no to już ten kawałek tutaj do lewej raz, dwa idzie. Wtedy już raz, dwa idzie. Tak jak raz, dwa idzie temu łapno też był, tam idzie teraz dwa. To też nie powiem, że nie. No to za dużo nie złapno. Dobra, niech sobie tam łapnuje na spokojnie. Dobra. 17:43. 40 minut, czyli 18:23 powinno być. Czy jeszcze? No, powinien się uwinąć z tym polem. No, bo tu już się skraca. Tak mocarnie. Także powinien dać radę. O, teraz też jak nam to trochę dłuższe wyjechał, to wreszcie coś tam ubywa tego pola. Ani tylko jeździ praktycznie po wapno. Cztery tony, to powinien jeszcze jeden pasek walnąć. Chłop. A ja tracę 3 tony na przejazd, czyli jeszcze 2 tony powinno mi zostać, czyli jeszcze pół przejazdu powinien, albo prawie cały powinien przejazd robić. Także ciekawie. No i zapnujemy sobie całą 50 i będziemy kończyć. A które będzie to 25 minut albo 30? To będzie 99 odcinek. O pierdziele. No jeszcze trochę i wakacje, to myślę, że będzie trochę. W wakacje chyba powrócę do tych innych odcinków. No i postaram się.
wrócić. A teraz na razie przez ten tydzień jeszcze zostawię sobie po co dwa dni odcinek, żeby był. Ale później myślę, że możemy wrócić do codziennych odcinków. Od czerwca. Myślę, że wrócimy sobie od czerwca do codziennych odcinków. Bo w czerwcu, jak już będą ostatnie posady ustawione, to już tylko praktycznie tam do szkoły, co tam będzie trzeba iść. W czerwcu mam dużo... Ała. No, w czerwcu mam dużo wolnego praktycznie. Bo 3 czerwca jest chyba Boże Ciało, czy jakoś tak to wypada. No to wolne, piątek też wolny, sobota, niedziela wtedy wypada jakoś tak. To jest wolne. I potem chyba... Potem, potem chyba 3 dni do szkoły, albo 4. I nie wiem w sumie jak to tam wypada. Ale wiem, że 9 czerwca są egzaminy jakieś tam zawodowe. Także no. Tam starsza klasa, czyli my mamy wolne. Ja mam wolne, także no. Także ciekawie, no. Także troszeczkę tego wolnego się szykuje w tym czerwcu. Także myślę, że codzienne odcinki nie będą problemem. Myślę, że codzienne odcinki nie powinny być problemem. Dobra, ale on szybciej pojedzie do wapnowania, do tego. Powapną niż ja. Dojadę do końca i pojadę po wapno. Nie będę sypał tego na ziemię. W sensie, no, nie będę się zawracał, tak? Tylko pojadę sobie po... nasypać rozrzutnik po prostu. Nie będę się złączył. A ile tu jest hektarów, tak z ciekawości zrobionych na tym mapie? O, 2500 hektarów jest zrobione. Zwapnowane mamy 22 hektary. Dzisiaj, na tej sesji. 3 hektary zaorane, 28 zebranych hektarków. Z samego koszenia to jest... Oj, czekaj. Trzeba zrobić tak. O. 60 kilo. No, złożymy se. Przejedziemy się. No i... Jutro będzie 16 krówka, także... Też trochę tej gnojowicy będzie wreszcie. Mają 80 tysięcy litrów prawie. Czy na jakieś pole można by było wylać po siebie. No i dobra. O! Przeładowcze, dobra, zapomniałem o nich, że ona tam leży. A i żniwa na tym przeładowczym to był totalny niewypał. To był totalny niewypał. I wróciłem do mojego starego pomysłu, do mojego starego sprawdzonego planu. Czyli po prostu przyczepy i no. Po prostu przyczepy, no i że do kombajna podjeżdżał jeden ciągnik z przyczepą, no. Miałem 4 zestawy uszykowane. Oczywiście miałem 3, ale jedną przyczepę sobie musiałem wypożyczyć wioski, no. No i tutaj stoi... To mam 2 zestawy, a jeden fent nawet nie wiem gdzie stoi. A fent stoi tu. No i takie zestawy były. I one sobie jeździły na cosplayu, a kombajny sobie na pracownika jeździły. No, także tak to wychodziło. No i tutaj praktycznie ten kawałek tak. Pojadę tędy sobie, bo przecinaczek zrobię i tutaj będę tak jeździł. A potem przyjadę chyba tutaj sobie, albo się dosypię i tutaj będę sobie wapnował, jakoś tak powinno być. No, zatem dalej będzie wapnało. Ale to już raczej nie dzisiaj. A ja mam 1301 godzin na farmingu, na tym, na Steamie.
Także jeszcze 699. 4,5 godziny powinienem dzisiaj grać, a gram 200 minut. Czyli 3 godziny 20 minut, czyli brakuje mi godzina ponad. Także myślę, że wieczorkiem do tej 20 sobie dobiję tę godzinkę. Prawdopodobnie na Osinie sobie dalej będę walczył, tutaj wapnować powoli sobie będę dalej, żeby jak najszybciej ogarniać te savey. W skrócie wolę mieć ogarnięty save szybciej. No i nagrywać sobie po prostu w tym tygodniu jeszcze odcinki do końca tego tygodnia, nagrać sobie te serie wszystkie, żeby mieć na kolejny cały tydzień nagrane. I wtedy nie wiem, czy to już ten cały tydzień następny. To już chyba będzie chyba ostatni. Ostatni maja. W sensie ostatni tydzień maja. Jakoś to tak będzie. No i wtedy tamten tygodniu już nagrywać na czerwca będę musiał. Codziennie. No także tam dopiero będzie szykowania save'a. No ale będę chciał Osinę skończyć. Może uda mi się w maju ją skończyć nagrywać. Może, mówię, choćby teraz ten tydzień zdalny będzie. Że myślę, że powinienem dać radę. Ale nie mówię, że dam radę, no bo nie obiecuję, tak? Bo ja powiem, że dam radę, a później wyjdzie, że nie dam rady i co? No jak już odejdzie Osina, no będzie wiadomo. Będzie co drugi dzień, to będzie Osina, to będzie ten, Felsbrunnie. Ale z Felsbrunnem to zobaczycie tam. Będą się rewolucje bardzo duże działy. Na kolonii nie będzie. Takich dużych zmian chyba. No kolonii już mam przygotowaną pod odcinek. Już w ogóle. Tylko wejść i nagrywać. Felsbrunna mam przygotowanego pod odcinek. No, kolonie nagrywam Osinę nagrywam aktualnie, to po odcinku będę musiał to zwapnować do końca. O tak się przejadę. Po odcinku będę musiał zwapnować do końca te pola, żeby pod odcinek setny było ze siewów gotowe. Zaczniemy się rzepak, a w kolejnym... A w 101 chyba walniemy sobie żniwa tą moją metodą. Sojowa oczywiście. Tą moją metodą, czyli że no ciągnik, jeden ciągnik do jednego kombajna. Taka jest moja metoda. Myślałem, że to będzie odpowiednie. Oj! Nie załapnowałem tam. W zasadzie na ostatni sezon no to nie trzeba, no. Przecież taki bardzo, aż tak bardzo chamski nie będę. I dowapnuję sobie to. Mnie to tam dużo wapna nie ubędzie z rozrzutnika. Mi dużo wapna z rozrzutnika nie ubędzie, a żeby to na mapce lekko lepiej wyglądało. Czy tu są takie szczelinki po tej po uprawie. Po pozostałych roślinach, no to po prostu widzę, że jest niedowapnowany. Ja tam za to nic nie mogę. A to znowu jest pusty? Ja pierdzielę. To grubo. A nie wiem, czy jutro cena dobra mleka jakaś nie będzie. A właśnie idę zobaczyć, co cena mleka, jak tam. To tam wygląda. O, rośnie. Także jutro powinna być dobra cena mleka. A mleka mam 5000 litrów. O, 17 krów, bo się dwie urodziły dzisiaj na odcinku. Jest jeszcze jakaś w ciąży. No, jutro ma poród jedna. Zawsze roczny. No, to powoli też się rozrastają krowy. No, na ostatni sezon będzie trochę więcej tych krów. No i dobra. Myślę, jak to teraz rozwiązać.
Chyba pojadę ten clean sobie tutaj od gospodarki pierw. Tutaj zawapnuję to, tak jakoś. 54 w tą stronę, a potem w tą stronę będę chyba jeździł. Oj, oj. Dobrze jest 300 chłopa, bo inaczej bez 300 chłopa to tutaj ciekawy by było. Ten tam się ładuje. Jak się ładuje. Kawałek złapnęło, jakby nie było, nie? Wiedziałem, że przejechałem. No coś mi nie pasowało tutaj. Bo to tutaj blisko jest. Oj. No i dobra, i lecimy. No, ja sobie rano tutaj walnę miniaturkę. A czy to niekoniecznie tutaj, tylko na środku pola sobie tutaj walnę. Także dojedziemy do połowy pola i będziemy kończyć ten odcinek. Bo nie wiem, czy już przypadkiem oni nie grają CS-a. Jak to tam Michalek jest z tobą? Turniejowy Dust 2 8-1. Machu nie gra. Czyli no ciekawie. No i dobra, i to będzie dobra miniaturka. Dobra, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, to był 99 odcinek z Osiny. Na razie.